tym odcinku kontynuujemy temat związany z prawem Archimedesa. Kiedy Archimedes żył, królem, czy władcą Syrakus, w których mieszkał, których obywatelem był właśnie Archimedes, poprosił go o pomoc w rozwiązaniu następującego problemu. Otóż Heron, bo tak się nazywał ten władca, poprosił złotnika, żeby wykonał dla niego koronę, ale nie wiedział, jak sprawdzić, czy rzemieślnik rzetelnie wykonał swoją pracę. Zatem poprosił o pomoc Archimedesa. Archimedes długo się zastanawiał i wreszcie przeprowadził następujące doświadczenie. Najpierw zważył koronę wykonaną przez owego rzemieślnika za pomocą wagi sprężynowej i stwierdził, że otrzymuje następujące wskazanie. Otóż waga pokazywała N1 równe M1 razy G, bo w stanie równowagi, oczywiście jeśli sobie diagram sił narysujemy, to ciężar jest równy sile, jaka działa na koronę ze strony tego jakiegoś linki, na której jest podwieszona korona. A więc pierwsze równanie, pierwsze ważenie daje wynik taki. N1 równa się M1 razy G i to jest właśnie tyle samo, co ciężar tej korony. Drugie ważenie zostało przeprowadzone po zanurzeniu korony w wodzie. Po zanurzeniu korony w wodzie wynik jest inny, waga wskazuje masę M2. No dzieje się tak oczywiście dlatego, że oprócz ciężaru na koronę działa siła wyporu, która jest skierowana do góry i w związku z tym waga pokazuje teraz co innego. Siła, z jaką korona działa na wagę, jest równa N2 co do wartości, tyle samo co siła, z jaka działa ze strony linki wagi na koronę. A więc otrzymujemy nowy diagram sił i nową równowagę. N2 plus W musi się równać Q, ale Q to jest ciężar korony, czyli N1, a więc to, co otrzymaliśmy z pierwszego ważenia. Dalej, jeśli policzymy sobie siłę wyporu co do wartości, to jest ona równa oczywiście gęstości wody razy objętość korony i razy przyspieszenie ziemskie. I to jest różnica między N1 i N2, jak wynika z porównania tej strony i tej strony tych dwóch równań. A więc N1 minus N2, czyli M1 minus M2 razy G. Dalej, mając policzoną siłę wyporu, będziemy mogli policzyć właśnie, jaka jest gęstość tego materiału, z którego została wykonana korona. W tym celu zauważmy, że objętość, objętość wyparta przez koronę, może być uzyskana z tego wzoru powyższego. Mianowicie, jeśli przyrównamy tę część do ostatniej części, to możemy policzyć sobie objętość M1 minus M2 dzielone przez gęstość wody. No i teraz, jeśli mamy już gęstość, jeżeli mamy już objętość wypartą przez tą koronę, to możemy policzyć ciężar korony, to jest gęstość korony razy objętość wody wypartej przez koronę i razy przyspieszenie ziemskie. No i stąd możemy policzyć sobie gęstość korony. Gęstość korony to jest ciężar przez objętość razy przyspieszenie ziemskie. Ciężar to było pierwsze wskazanie M1 razy G, objętość M1 minus M2 przez ρ i razy G. I stąd otrzymujemy wzór na gęstość korony. Można ją dokładnie policzyć. W ten sposób Archimedes rozwiązał problem, z którym zwrócił się do niego władca. Inne zastosowanie prawa Archimedesa to są balony. Takie balony, które służą czy służyły do transportu, to są sterowce, nazywają się sterowcami. Sterowiec jest balonem, który jest wypełniony gazem szlachetnym. Z reguły jest to hel, nie wodór, bo wodór jest gazem łatwopalnym.
I jak widać na tym rysunku jest przedstawiony jeden ze sterowców, który wykonał około kilku tysięcy lotów, przewożąc pasażerów. I ta kabina pasażerska w stosunku do całej objętości balonu jest bardzo mała. Jak to się dzieje, że taki sterowiec się unosi? No jest to oczywiście wynik działania siły wyboru Archimedesa. Z tym, że rolę cieczy odgrywa tutaj powietrze, no i ten sterowiec jest napełniony gazem, który ma gęstość mniejszą aniżeli powietrze, w związku z tym jest unoszony. Siła wyboru jest skierowana do góry. Inne balony to są balony meteorologiczne, jak na przykład ten na rysunku, na obrazku pokazany, to jest balon, który jest balonem stratosferycznym, a więc on może osiągać bardzo duże wysokości. Ten balon jest wykonany z powłoki gumowej i ta powłoka i na powierzchni Ziemi nie jest napełniany do bardzo, nie jest nadmuchiwany do swoich możliwości takich, jakie są związane z wytrzymałością tej powłoki, tylko dużo mniej. Dlaczego? Dlatego, że jak się wznosi, to gęstość powietrza na zewnątrz oczywiście ulega znacznej redukcji i na skutek zmniejszania się tej gęstości ciśnienie zewnętrzne maleje. Jeśli ciśnienie zewnętrzne maleje, to balon nabiera objętości i w związku z tym na pewnej wysokości granicznej odpowiadającej sytuacji, kiedy naprężenie ścianek balona przekracza tą dopuszczalną wartość. Balon pęka, ale całe oprzyrządowanie jest, sonda jest, wraca na ziemię, bo otwiera się spadochron. Dodatkowo te balony, które są przeznaczone do poruszania się na bardzo dużych wysokościach, są pokrywane powłoką metaliczną po to, żeby jeszcze zredukować wpływ gradientu, wpływ nagrzewania się powierzchni balona. Kolejnym przykładem takiego zastosowania prawa Archimedesa jest balon na gorące powietrze. Ten balon nie jest zamknięty i w środku znajduje się powietrze, tak samo jak na zewnątrz znajduje się powietrze. Balon się unosi, dlatego że powietrze w środku jest ogrzane, a jeśli powietrze jest ogrzane, to jego gęstość też jest mniejsza. Czyli powietrze ogrzane, które jest w balonie, w stosunku do tego powietrza na zewnątrz jest o mniejszej gęstości, dlatego pojawia się siła nośna. Ponieważ ciśnienie na zewnątrz i w środku balona jest takie samo, bo balon jest otwarty, to możemy skorzystać z równania Clapeyrona, zakładając, że te ciśnienia są takie same. I jeśli skorzystamy z tego równania, to możemy napisać następującą zależność. Mianowicie, że gęstość powietrza na zewnątrz razy temperatura na zewnątrz, to jest gęstość wewnątrz balonu i razy temperatura wewnątrz. Stąd siła nośna oczywiście będzie równa przyspieszenie ziemskie razy objętość balona razy gęstość z zewnątrz minus gęstość wewnętrzna. I w związku z tym siła nośna jest związana z tym, jak mają się do siebie temperatury zewnętrzna w stosunku do temperatury wewnętrznej. Niestety siła nośna bardzo szybko maleje ze wzrostem wysokości, dlatego te balony nie mogą się wznosić na bardzo dużą wysokość, dlatego że tak jak w przypadku tych balonów stratosferycznych, na większej wysokości gęstość powietrza maleje i w związku z tym, jak gęstość powietrza maleje, to siła nośna też maleje, prawda? Bo to ta gęstość jest mała. I tyle, jeśli chodzi o zastosowanie prawa Archimedesa w różnych pojazdach, raczej obiektach latających. Dziękuję bardzo za uwagę.